Dzień dobry moi kochani, jesteśmy w Pepco na przeglądzie, no i zobaczcie, wjechała nowa kolekcja, 40 zł kosztują takie spodnie do rozmiaru XXL, one się rozciągają, są na gumeczce, nie mają kieszeni, no i są takie proste, no i są motywy zebry, panterki, teraz podobno znowu wchodzi moda z powrotem na panterkę, więc możecie się zaopatrzyć. Tu mamy następną rzecz za 40 zł. Też chyba takie same, tak, też takie same spodnie, tylko jak widzicie tutaj jest motyw ten panterkowy, ale jeszcze do tego możecie sobie kupić taką bluzę. No i oczywiście to jest takie mięciutkie w dotyku, takie, taki a la dresik elegancki. Proszę bardzo, za 4 dyszki i też od rozmiaru S do XXL macie takie bluzy z kapturem. Tak to wszystko się tutaj prezentuje, jeszcze do tych spodni, które tutaj wiszą, macie tam z tyłu bluzkę, zaraz tam podejdziemy, poczekajcie, uwaga, pokażę Wam oczywiście, jak to wygląda, jak to ze sobą będzie grało, proszę bardzo, jak ktoś lubi takie motywy, to lećcie do Pepco, bo czas zabezpieczać się w jakieś nowinki, nowości z nowych kolekcji. Dobra, idziemy dalej, tylko tutaj jeszcze poprawię, poczekajcie, nie zrobimy tutaj bałaganu. Idziemy dalej, a jeżeli jesteście tutaj nowi, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Subskrypcja jest za darmo, więc tylko wciskacie dzwoneczek, znaczy wciskacie tylko subskrypcję. Możecie oczywiście też wcisnąć dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o filmach. Możecie lajkować, komentować. Zobaczcie, jakie fajne futerka dla dzieciaków są w Pepco. Oczywiście jest mi za każdym razem bardzo miło. Wszystkie komentarze czytam, nie na wszystkie odpisuję, bo jest tego naprawdę dosyć dużo. Ponad tysiąc filmów, chciałam powiedzieć, na kanale, więc oglądacie też te z wcześniejszych lat, więc jest tych komentarzy naprawdę bardzo dużo. Dobra, mamy tutaj takie futerko. Ono kosztuje 60 zł, tu jest akurat rozmiar 44, ze złotym takim zameczkiem. No i z tyłu ma jeszcze kaptur, tak się prezentuje. Idziemy dalej, idziemy. Poczekajcie, bo tutaj muszę to tak wymijać, bo tutaj dosyć sporo ludzi jest dzisiaj na zakupach. Tu mamy taką koszulę po prawej, jak widzicie, a po lewej mamy sweterek. Ten sweterek podoba mi się bardzo. Za takimi koszulami nie jestem, no ale wiadomo, że nie wszystko się wszystkim podoba. 30 zł kosztuje, jest tutaj akurat na wieszaku rozmiar 46, więc już wiecie na pewno, że rozmiar 4-6 tak wygląda. No a obok mamy sweterek i to jest rzecz, która mi się bardzo podoba. 50 zł kosztuje od rozmiaru S do rozmiaru L, tylko jestem ciekawa, jak ten rozmiar L by na mnie wyglądał, bo one są takie dosyć krótkie, nie? Ale są bardzo milutkie w dotyku. Dobra, jakby ktoś chciał sobie kupić dżinsy, to tu macie za 60 zł. Akurat jest rozmiar 44, proszę bardzo, z takim tutaj pryncypałkiem dodatkowo. No i zobaczcie, tak kawałek szmatki wisi, a tak dużo daje. No i jak widzicie, one są taki wysoki stan. I to są dżinsy, które nie za dużo się uciągną, rozciągną. O, może tak, bo ktoś się zaraz przyczepi, że mówię uciągną. Więc może nie za dużo się rozciągną, trzeba przymierzać, zobaczyć. Ja jestem zwolennikiem tego, chociaż też bardzo nie lubię, zwolennikiem przymierzenia czegoś, żeby, wiecie, żeby zobaczyć, czy w ogóle ten krój na Was pasuje, nie? Okej, okay. Idziemy dalej, tu mamy dalej takie spodnie i jeszcze raz Wam pokażę tą kurteczkę, bo ona jest naprawdę warta uwagi. Teraz na takie jesienne dni ona kosztuje tylko 60 zł, jest rozmiar 4-6, więc podejrzewam, że w ogóle do rozmiaru 46 jest ta kurtka. Tak sobie możecie ją zwinąć, ściągnąć i zobaczcie, już ona troszeczkę inaczej wygląda. Jakby tylko była czarna albo jakaś taka, wiecie, kawa z mlekiem, to od razu bierę, bo ja kiedyś kupiłam sobie właśnie taką w Hausie chyba i cały czas w niej pomykam, tylko jest troszeczkę cieniutka, cieńsza i czarna. Dobra, mamy tutaj następną bluzeczkę, no i to bluzeczka, jak widzicie, jest taka dosyć rozciągliwa, za 30 zł do rozmiaru 3XL. Tu mamy tak rękawki podwinięte, jak widać, z przodu krótsza, z tyłu dłuższa. No i co my tu jeszcze mamy? No i dziękuję, tu już nic nie mamy. Idziemy dalej.
Mam nadzieję, że widzieliście moje wcześniejsze przeglądy, bo tam jest tyle, słuchajcie, dekoracji, nowych dodatków, takich jesiennych typowo do domu, że to jest po prostu szok. Ja jestem w szoku, bo Pepko oszalało w tym roku normalnie. 45 zł kosztuje taki sweterek, ja już Wam go kiedyś pokazywałam, no ale Ania mówi, że bardzo ładny, więc tutaj Wam pokażę, nie? Dziękuję oczywiście za wszystkie pozdrowienia dla niej, bo też ją widujecie tutaj na przeglądach, jak ona gdzieś tu pomyka pomiędzy tymi półeczkami i piszecie, że ją pozdrawiacie, więc... Ja w jej imieniu i w swoim Wam bardzo dziękuję. Oczywiście zobaczcie wiechały welurowe, tak jak co roku, welurowe, welwetowe dresy. 40 zł kosztują i tu macie bluzę rozpinaną z kieszonkami z przodu. Oczywiście nie muszę mówić, że miłe w dotyku, no bo wiadomo, że jak ten materiał, to jest miły w dotyku. I macie tu niebieską i czarną, ale gdzieś jeszcze widziałam inny kolor, więc poczekajcie chwilę. Za chwilę tu się rozejrzymy. No, ale do tego macie też spodnie. I powiem Wam, że ja kiedyś właśnie w Pepco kupiłam sobie spodnie właśnie z takiego materiału, tylko jeszcze taką wstawkę mają jasną, 35 zł kosztują, więc myślę, że super cena. I chodzę w nich do tej pory i są naprawdę super i się piorą w 60 i nic się z nimi nie dzieje. Te oczywiście są kruczoczarne, jak będziecie, słuchajcie, widzicie na żywo. Tu kamera mi coś prześwietla i wiecie, no tu są te światła z góry, więc to też tak nie wygląda właśnie tak jak tutaj, nie? Teraz, że to jest taki jak wyblaknięty czarny wygląda. To nie jest tak, jest czarne. Dobra, tu mamy takie leginsy i ja jako pani, która ma też trochę brzuszka, to polecam takie leginsy właśnie z takim pasem szerokim. Wtedy jak ktoś ma troszeczkę brzuszka, no to wiecie, on trochę Wam uciśnie tego brzucha, no i tak się lepiej wygląda, nie? 30 zł kosztuje taka bluza polarowa, zobaczcie. Ona jest tutaj tak troszeczkę tylko rozpinana. Myślałam, że do dołu rozpinana całkowicie, ale nie. Też fajna, ale co ja Wam chciałam jeszcze pokazać? O, właśnie. Właśnie, zobaczcie, te Wam pokazywałam, a tu mamy jeszcze taki fioletowy, taki lawendowy kolor tych bluz. Idziemy dalej, dalej mamy buty, takie zwykłe trampki za, już Wam mówię, za 45 zł na takiej dużej koturnie do rozmiaru 41. Tu mamy akurat rozmiar 41 na takiej dużej podeszwie, chciałam powiedzieć, nie koturnie. No ale to też może być koturna. Dobrze, idziemy. Tutaj są rzeczy, które już były. Te dżinsy też były. To już Wam pokazywałam ostatnio. No i tutaj dochodzimy do tych panterek, ale poczekajcie, bo coś Wam tu chyba jeszcze chciałam pokazać. Za chwilę do tego dojdziemy. O, i jest tu moja Anka. Śmiga pomiędzy półeczkami. Bluzeczki, które Wam też polecam, one są tanie, bo ile one kosztują, zaraz zobaczymy tutaj. Dychę, czyli co, staniały? Świetne one są, ja je uwielbiam pod jakieś, wiecie, czy jakiś kardigan, czy pod jakiś sweterek, to ja bardzo lubię je ubierać. Tu mamy następne spodnie i spodnie są z takim szerokim pasem. 30 zł kosztują do rozmiaru XXL, duże, głębokie kieszenie, no i zwężane ku dołowi. No i taki tutaj ten ściągacz nie jest za szeroki, nie? Wiecie, że Wam później nie będzie puchła ta kostka, bo ja to też mam przy ciśnieniu tak, że za chwilę mi puchną stopy i jejku, wolę też takie luźniejsze. A ogólnie to wolę takie bardzo szerokie ściągacze, nie? Tu mamy też takie bluzeczki, zwykłe t-shirty za 15 zł do rozmiaru 3XL, jakby ktoś chciał. No i tu chyba... Tu będzie na tyle. Przejdziemy jeszcze dalej. Idziemy. Pokażę Wam jeszcze buty. Tu są skarpety. Tu Pan sobie patrzy, ale dobra. Nie będziemy mu tu przeszkadzać, więc idziemy. Kapciuszki Wam pokażę, bo nowe dojechały. Tu mamy takie. Takie, ja bym powiedziała, że to takie góralskie kapcie. Nie wiem, oby mnie tutaj nikt z tamtych rejonów nie pogonił. Ja wiem, że góralskie to są skórzane i z misiem, ale one mi się tak kojarzą. Uwielbiam góry, więc jeżeli ktoś tu ogląda z gór, to pozdrawiam serdecznie. 25 zł kosztują, więc myślę, że cena super. Ja zawsze żałuję, że zapomnę sobie kupić w Zakopanem, jak jesteśmy. Te kosztują 30, a tak lubię, bo kiedyś miałam właśnie takie skórzane kapcie i tak długo mi się w nich chodziło, ale jak będę następnym razem, to na pewno sobie wezmę. Tu mamy takie z uszami, różowe i one kosztują 17 zł. Zobaczcie, tutaj nawet za 25 zł mamy takie... Troszeczkę grubsze, jak widzicie, na grubszej podeszwie, ale jest też taka gumeczka, czekajcie, 25, tak, dobrze. Jest taka gumka, o, zobaczcie.
To są chyba. A, to są takie same co na górze. Dobra. Nie wiem. Dobra, okej. Okay. Spokojnie. Już tyle tego tutaj jest, że po prostu wolę sprawdzić cenę, czy to jest na pewno to samo, ale to samo. I tu macie takie kociaki za 20 zł. I tu jeszcze macie takie zajączki. Te zajączki chyba były, ale może ktoś by chciał sobie kupić akurat takie na te zimniejsze, na tą zimniejszą porę, więc za 20 zł możecie kupić. A jakby już ktoś chciał takie bambosze, to zobaczcie, one są cudowne, tylko nie wiem, czy tylko mi, ale noga mi się poci w takich bamboszach. I one kosztują 25 zł, więc myślę, że też cena jest fajna. Dziękuję Wam za dzisiejszy przegląd. Dajcie znać, czy Wam się podobało. Dajcie znać, czy kupiliście już jakieś dekoracje typu na przykład takie, które teraz są w Pepco. No i oczywiście zostawcie komentarz, udostępniajcie. Życzę Wam dzisiaj miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć.